Widzowie, jak jest gorąco, już mówiłem w poprzednim odcinku, kontynuujemy sobie historię. Dzisiaj będzie też możliwe, że krótszy odcinek. Ja nazywam się Czechu, witam was w tym niestandardowym posądku, ale za to w standardowym odcinku z gry Gothic 2. Zostaw lajka, komentarz, jeżeli podoba ci się seria, my kontynuujemy. Wchodzimy do kopalni, będzie pewnie dużo rzeczy do zrobienia w tej kopalni, a tutaj możemy zaopatrzyć się w tak zwany, tutaj, no, ekwipunek w tak zwany, tak? Nie wiem, czy jak mu to ukradnę i zawinę, to on się wkurzy? Nie, no wszystko jest miodzio, co? Dobra, tu w ogóle zauważyłem, że nieważne co biorę z tego, to raczej nie jest nazywane kradzieżą, jak biorę sobie jak se leży. Nawet jeżeli jest to takie dość oczywiste, że jest to jego sprzęcior. To raczej jak to podnoszę z ziemi, to się nic nie dzieje. Gorzej może jak otwieram właśnie skrzynkę. Ale widzę, że tutaj też ma wyjebane w to. A skrzynkę? A nie, weź sobie tam. Prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. No ostateczne lewo. Dobra. Miodzio. Bo w innym wypadku bym pewnie nie zapamiętał tej kombinacji. Więc dobrze, że siadło. Mam 3000 golda. 3000 golda to jest, kurde, sporo golda. Czy Skati masz coś jeszcze? Skati. Kurde, kojarzę imię Skati. Kojarzę, z Gothica. Otwarcia krypty coraz gorzej. O. Kruk nie potrzebuje już niewolników. Teraz kopią złoto, bo tak kazał im Bladwin. A kopacze mają wolne. Odpoczywający kopacze nie wróżą dobrze moim interesom. Ludwin? Bladwin? Bladwin? To on tu jest szefem? Kontroluje kopalnię, ale rzadko do niej zagląda. Większość czasu spędza z Krukiem w świątyni. Co dokładnie oznacza rzadko? Ostatnio widziałem go, gdy wychodził z krypty. Nie, czekaj. To chyba było wtedy, gdy wysłał niewolników. Nie będzie widać. Złoto. Beznadziejna kamerka, ona nie łapie, ona nie ma fokusu. Ona nie zmienia fokusu, ona ma tylko fokus taki na wszystko, tylko blisko nie ma akurat. Na wszystko, co jest dalej trochę, nie? Bliska jest tragiczna i nie zmienia fokusu. Ale jak na, ale chyba kosztowała 80 zł i to jest chyba najlepsza kamera za 80 zł, jaka istnieje, naprawdę. O jakiej krypcie mówisz? O jakiej krypcie mówisz? To przeklęta krypta. Jej strażnicy zabili wielu ludzi. Strażnicy? Mówisz o tych kamiennych stworach? O płaskich twarzach i okrągłych głowach? Tak. Ze skał wyszły ich całe tuziny. Od początku wiedziałem, że otwieranie krypty to nie jest dobry pomysł. Kruk miał obsesję na punkcie tych wykopalisk. Gdy tylko krypta została odsłonięta, on i jego strażnicy weszli do środka. Dlaczego Kruk tak chciał wejść do tej krypty? No, jesteś dość wścibski. Przypominasz mi gościa, którego kiedyś znałem. Był równie wścibski. A pewnego dnia sprowadziło to na niego zgubę. Przestań bełkotać. Co się stało w krypcie? Zaschło mi w ustach. Napiłbym się czegoś. Hej, Skat, nie teraz. To ważne, co Kruk robił na dole? Dobrze. On przywołał coś, używając słów jakiegoś dziwnego języka. Znowu. Ze środka krypty przesiąkało lśniące światło. Znowu. Potem usłyszałem krzyk. Wstrząsający, demoniczny. Nie, to znowu śniący? To wszystko, co widziałem. Z krypty wyszedł Bladwin i kazał mi się wynosić. No tak zresztą zrobiłem. Krótko potem Kruk i jego ludzie opuścili świątynię. Od tamtej pory nie było go tu na dole. Co muszę wiedzieć o wydobyciu złota? Bierzesz kilof i walisz w kawał złota. Każdy to potrafi. Jeśli jednak będziesz tak robić, złoto rozpadnie się na drobne bryłki. Dlatego właśnie kopać powinni ludzie z doświadczeniem. Jeżeli masz trochę doświadczenia, to mogę ci powiedzieć jeszcze parę rzeczy. Dawaj. Koszt 2 PN 10%. No dobra, lecimy. Powiedz mi coś o kopaniu złota. Musisz pamiętać, że złoto nie przypomina rudy. Jest miękkie jak masło. To prawda. Jak uderzysz zbyt mocno, rozpadnie się na drobne kawałeczki. Każdy z kopaczy zna sztuczki, dzięki którym to właśnie pomaga. No i praktyka też robi. Dobra, coś jeszcze?
Napiłbym się psi. Może luz. Zdrówko. 750 doświadczenia. Handel. Dobra, pokaż co masz. Siła. No niestety. Strzał mamy ze 700, więc nie chcemy tego robić. Miksturki również posiadamy. Także pora się udać na dół. Czy ja od kogoś mogę się jeszcze nauczyć wydobywania złota? To jest dobre pytanie, ponieważ chciałbym na nie znać odpowiedź, bo tym więcej umiem wydobywać złota, tym logiczniejsze jest to, że kiedy tam zejdę, wydobędę tego złota więcej, a bardzo bym chciał to zrobić, tak szczerze. Bardzo bym chciał tego złota Idziesz do kopalni? Tak. Trzymaj się! Dbaj o siebie lepiej niż kolesie, którzy tu leżą. Dlaczego oni nie żyją? Zacharowali się na śmierć. A przynajmniej ich okradnę. Dawaj sera i starą monetę. Jabłko. Co to za kufry? Pewnie tych chłopów to już niepotrzebne trochę, co? Leśna jagoda. No zawsze grzyby. Boże, jak ja naprawdę, jeżeli jest ten Konstantin, będzie jeszcze w jakimkolwiek stopniu kupował te grzyby, te kopacze czy te ciemne grzyby, to jesteśmy już milionerami dosłownie. W sensie dostaniemy kilka dobrych, ładnych tysięcy od tego, od Konstantina, czyli naszego szefa. Raz, dwa, prawo. Interesujący układ. 6 razy w prawo. Ciekawe. Jeszcze mi się nie zdarzyło takie coś. Tutaj spotkamy pewnie kruka strażników wiśniącego. Ale to wątpię, że mnie nauczycie, co? Wy pewnie nie umiecie w kopanie. Spokojnie! Nie możesz wejść, więc zjeżdżaj! Z drogi. Muszę się widzieć z krukiem. Nikt nie może tam wejść! Kruk wydał wyraźny rozkaz! To piekielnie ważne. To piekielnie ważne. Muszę się z nim widzieć. Nie! To wcale nie jest ważne! Tylko Bladwin mógł wejść do środka. Bladwin? A on nie jest martwy? Jest silniejszy niż kiedykolwiek! A jak się dowie, że ktoś robi kłopoty, to go skasuje! Bladwin jest w środku? No to zabierz go stamtąd. Ha! Naprawdę wydaje ci się, że zrobiłbym coś takiego? Być może w obozie jesteś ważnym człowiekiem, ale twoje wpływy kończą się dokładnie tu, jasne? Idź więc do kopalni po złoto, albo zrób coś innego, bylebyś się tu nie kręcił. Wiesz co ci... Myślałem, że już wiesz co ci powiem, wyciągnie miecz. No nic, dobra, jest tutaj, w takim razie warto wiedzieć, że 1000 sztuk złota, ale najpierw, kurde, swoją drogą 1000 sztuk złota to nie jest mało, ale najpierw, słuchajcie, idziemy do kopalni, no bo tutaj, co my, ci strażnicy będą uczyć kopać złota, no raczej nie. Raczej, jeżeli ktoś mnie jeszcze może nauczyć kopania złota, to będzie to jakiś tutaj kopacz na dole. Zjedziemy. Kilof mamy? Powinniśmy mieć, ale jeszcze się upewnię, żebym się nie wracał. Czego nie sprzedałem? Nie no, jest elegancko. Zobaczymy. Czyli złoto możemy kopać, rozumiem. To nie wydałem czegoś na marne, bez sensu. Ale rudy chyba nie możemy. Albo nie umiemy takiej umiejętności. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Poka. A nie, no to ocena zdolności, poka. Urodzony kopacz, odłup trochę. Naprawdę tak myślisz? Powinien być. Pałki złota zasypują okolice, nie rozumiem. Ludzie mówią różne rzeczy. Lenar, a ty będziesz mógł mnie nauczyć? W kopaniu umiesz? Wszyscy. Cały czas jednym rytmem. Dzięki temu będzie taka. Cały czas. Dobra. A jakby tak. Czy pie. Odłóż broń! No proszę. O, S? Okej, jeden samorodek. Ile to jest jeden samorodek?
gdyby to zależało od nas, Poka. Sprawy potoczyłyby się inaczej. Ja bym tego nie zrobił. To jest... Nie, to są stare monety. To jest to? Nie, to jest złoty naszyjnik. Powinien być mądrzejszy. Czyli 18 za jeden za jedno wykopanie, to się giga nie opłaca. Idziemy w dół na razie. I może nas jeszcze nauczą, na przykład po dwa robić. Garaz. Hej, ty! Poczekaj chwilę. Jakiś problem? Pełzacz. A w zasadzie kilka. Wygląda na to, że trafiliśmy na gniazdo. Dlaczego nie zaatakujemy pełzaczy? Też się nad tym zastanawiam. Strażnicy mają najwyraźniej ważniejsze rzeczy do roboty. A teraz Bladwin kazał mi rozwiązać ten problem. Rozumiem, że nie zamierzasz walczyć z pełzaczami. A powinienem? Po to, żebyśmy mogli położyć łapska na złocie w tej jaskini? Bladwin i tak zabierze większość. A ja nie zamierzam nadstawiać karku za tę odrobinę, która zostanie. A jeśli ty chcesz z nimi walczyć, proszę bardzo. Właśnie to zamierzam robić, bo tak jest tutaj tak zwany gay plan. Jest coś jeszcze, co możesz mi powiedzieć o Bladwinie? Tak, to chciwy sukinsyn. Sprawdza każdą żyłkę złota i złoże. Dla niego ważne jest tylko złoto. Nas ma w głębokim poszanowaniu. Coś jeszcze? Uważa się za trochę najlepszego. Trochę zeskipujcie, bo muszę odebrać telefon. Znieść najlepiej. Skipuję wam. I zatrzymuję, zaraz będę. Dobra. Sorry, że skipłem, ale miałem telefon, więc... Dobra, no czyli tak właśnie zrobimy. Taki jest plan, że ściągniemy je tutaj i wtedy ciach, mieczykiem czy coś tam, łukiem. Ale tu się kurwa nikt nie ale zajebiście, ty. Nikt się nie obraża, że komuś opierdalam ciągle skrzynki, ty. No i miodzio. I zajebiście, ty. Ale dziwnie, jak mam słuchawkę tu i mam słuchawkę tu, teraz tak jakbym nie słyszał, tak to strasznie dziwne. A mnie oczy też bolą, bo już trzeci odcinek dzisiaj z rana nagrywam. God damn it. Nagrywanie z rana jest dobre i złe jednocześnie. O kurde, molek. Znaczy, no pełzacze nie są aż takie kurcze potężne. Więc póki jestem tu solo, to rozumiem, że mogę sobie założyć konkretnie tą moją ulubioną zbroję, która faktycznie jest zbroją i coś robi, tak? Bo to patrzcie te staty, 35 to daje 100, więc no jednak jest mała różnica, prawda? I teraz możemy mucić chyba, nie? O! Witam. No jest damage mniejszy pełzaczy, może i pełzaczy jest dużo. Niczego, ale... No jesteśmy kocurami w tej zbroi, umówmy się. Nie takie pełzacze się zabijało. Chodź tu. Myk. Zajebiście. Kolejny pełzacz do wora, wór do jeziora. Myk. Zajebiście. Mission completed. Znaczy dostaniemy sepotkę elegancką, jakieś zwoje. Dobra, z tą zbroją no na pewno jesteśmy mocni. Bez tej zbroi no by było ciężko na pewno tutaj. Ale póki jesteśmy sami solo, to możemy... O! No ja bym tu przyszedł później, jak mnie jeszcze by ktoś podszkolił, fajnie by było, co? Wydaje mi się, że tak by było najlepiej, że ktoś mnie wiedzie. Kawałki złota zachowują tego okolicy. Ciekawe. Wydaje mi się, że najpierw powinienem się nauczyć, a później jeszcze raz zwiedzić tutaj całą kopalnię sobie poza odcinkiem i powydobywać trochę tego złota. Tak mi się wydaje, że tak to powinno wyglądać. Tam gdzieś w głębi znajdziemy jeszcze jakiegoś uczciwego giga turbo cox kopacza, który będzie kurczę umiał wszystkie najwyższe techniki Shaolin i nam pokaże tutaj, jak wydobywać rudę złota.
Zastanawiam się, jak mam wykopać tamten do góry, kurwa. Złoto. Mogę podlecieć tam na cheatach, ale tak uczciwie to nie wiem. O proszę ty, a tu taka dziura jest. Ale jajca. Zbieramy te grzybki, bo Konstantins. Jak on tam ma? Konstantins. Konstantin? Ja nie wiem, jak on ma. Nasz. O! Było close, żebym kurczę zapomniał, co tu trzeba zmienić zbroję. Dobra, na razie mamy jeszcze tam z 11 potek, więc miodzio. Nie jest najgorzej, jest nawet dobrze bym powiedział, jest koksem. Koksys. Gara, słuchaj, wszystko załatwione. Załatwione. Pełzacze są martwe. Bladwin tu idzie. Tego chciałeś, prawda? Zabiłeś pełzacza, żeby ściągnąć tu Bladwina. No, to teraz zrób to, co zamierzałeś. A zamierzałem tak robić? Czy tu będzie pojedynek? Czy tu będzie pojedynek między nami? Czy jak to wygląda? Trochę nie wiem, o co chodzi. Słuchaj, Mr. Bladwin. Chwila. Zabiłeś pełzacze? Dobrze. Nie tak szybko. Jeszcze tu jesteś? Musimy o czymś porozmawiać. Szukam Kruka. Tak. A co Kruk może chcieć od ciebie? Zaraz. Ty jesteś... To ty? To ty jesteś tym bydlakiem, którego szukamy. Co tu diabła robisz? Już dawno Słyszałem to już nieraz. Nie udało się żadnemu z tamtych nierobów. Ale koło mnie nie przejdziesz. Tu kończy się twoja podróż. No. Jak już wspomniałem, szukam Kruka. Ty się dla mnie nie liczysz. Zabiję cię. Wygrałem każdą walkę. Wszystko się kończy, a już myślałem, że cię mam. Ty psie! Przetrwałem upadek bariery bez najmniejszego zadrapania. Wydaje się, że kto jest odpowiedzialny za... Wydaje ci się, że kto jest odpowiedzialny za upadek bariery? Kto jest odpowiedzialny za upadek bariery? Ty psie! Nie możesz mnie pokonać! Jestem najbardziej zaufanym towarzyszem Kruka, jego prawo. No właśnie, obawiam się, że mogę nie móc. Nie sądzę, żebyś miał czas na staranne wybieranie. Tak to pewnie był jego największy błąd. Tak, to pewnie był jego największy błąd. Ty psie! Dość. I tak się spóźniłeś. Kruk właśnie przygotowuje się do otwarcia świątyni. Giń, robaku. Giń, robaku! Kurde, ten escape się wolno kliknął, nie? Takie mam wrażenie, nie wiem, czy wy też. No i tu jest pojawia się problem, bo Bladwin będzie, kurwa, strasznie ciężkim przeciwnikiem. Umówmy się, w sensie to nie będzie randomowy bobek. To nie jest tak, że ja jeszcze z tą zbroją... Ciężko będzie bardzo to wygrać. Szczerze mówiąc, powinienem się przygotować do tego lepiej. Tak mi się wydaje, że zrobimy, że ja nie do końca pamiętałem, kim był Bladwin, ale rozumiem, że tutaj trzeba się przygotować i trzeba walnąć tak. Pas śledzia, ustawić sobie jakieś runy pod czymś, znaczy runy jakieś tego, zwoje i tak dalej. Nie będziemy z nim gadać. Chyba, że musimy z nim pogadać? Nie, chyba nie. Chyba nie musimy. Kurde, a możemy go w sumie uśpić, nie? Bo ja tu mam sen, coś takiego jak sen. Ja nie powinienem mieć. Niepamięć, błyskawica, wir, błyskawica, leczenie, kula ognia, niepamięć. Kurde, nie ma tu snu. Wydaje mi się, jestem przekonany, że tu był sen. Niemalne obrażenia, 75. To 50.
No i tutaj... To i to tutaj... A, nie mogę, bo mam za mało many. To tak. No dobra, to 4, 5. Okej, okay, coś takiego, save. 4, 5, teraz jesteśmy gotowi. Jak to się robiło? Coś takiego, nie? Nie pamiętam. Widzieliście, jak został rozducony? Głowa Baldwina. Ja pierszuper, ale tu nadal ma głowę. No dobra. Ale rozwalony chłop został fastem, nie? Bez kitu. Dobra. I tak to ja mogę, kurczę, żyć. No, no, no. Powiem wam, ale to było dobre kombo. Zamrożenie, błyskawice. Podobało mi się, to było dobre. Nie wiem, jak to zrobiłem. Zrobiłem to przypadkiem, ale i tak wyszło zajebiście. Garas. Dałeś temu bydlakowi nauczkę. Dobra robota. Dziętki. W takim razie rozejrzę się po okolicy. Chwila. No dobra, widzę, że nic więcej nie mamy. Teraz pewnie możemy żyć do świątyni, ale skoro jesteśmy w kopalni, ja bym tutaj jeszcze pozwiedzał, tak? Pogadał z ludźmi, może mnie czegoś nauczą. Co nowego? Ciężko pracuję. Dobra. Paulo. Hej. Wszystko tak. No dobra. No to skipuję, bo to tam wiedzie, nie? Crimson. A ma dziwną twarz. Co robisz? Co robisz? Topisz złoto? Nie, siekam cebulkę. Oczywiście, że topię złoto i robię z niego monety. Pewnego pięknego popołudnia zza rogu wyszedł kruk i dał mi matrycę do wybijania monet. Z jednego samorodka mogę wybić wiele monet. Są tak dobre, że nikt nie zauważy różnicy. Ile monet dasz mi za samorodek? Nie znam cię za dobrze, ale dam ci cenę jak dla przyjaciela. Za samorodek dostaniesz... 10 sztuk złota. Co wiesz o kruku? Nie uwierzysz w to. Widziałem, co robił w krypcie. Mamrotał i wypowiadał dziwne słowa. Powtarzał wszystko wiele razy. Kardimon fatang szatar fatang beliar. Potem z krypty wystrzeliło jaskrawe światło i usłyszałem krzyk. O bogowie, ten głos brzmiał niczym ryk końca świata. Kruk z nim rozmawiał. Kruk i ten głos. Nie pamiętam, o czym mówili. Mogłem się ruszyć dopiero wiele godzin później. Możesz... Pewnie. Co to było? Może pewnie. Kardimon fatang. Gdzie ten dźwięk, jak on to mówi, taki trzsz. Dobra, wymień samorodki złota. Wymień wszystkie samorodki złota, ale samorodki na co? Na monety? Umowa stoi? Nie rozumiem. Nie, to normalna cena. Myślałem, że to cena dla przyjaciół. Bo tak jest. Wszyscy tu jesteśmy przyjaciółmi. Nie rozumiem nic. Po handlu żadna wielka sprawa. Aha. Nie musisz mnie o to pytać. Okej, ale ja za to, za jak sprzedaję, to. A nie, pewnie dostanę mniej, bo to jest jakby tyle jest warte, jakbym to kupił, tak? 18, ale jak kupię, jak sprzedaję, to dostaję. Około w Gotiku jest chyba tak napisane nawet, że około 30% ceny, czyli. No mniej. No mniej. Zdecydowanie tam 5. To freak. Dobra, ty to kto? Nie wiem, czy nie powinienem wydobywać tych rudy, ale coś czuję, że oni mnie jeszcze tu podszkolą. Co z tobą? Powoli nadchodzi koniec. Mój koniec. Czy to piękny letni poranek, czy też gorąca noc, podczas której gwiazdy migocą na kryształowo czystym niebie. Nie wiem, gdzie jest majowy deszcz, gdzie jest jesienny... Jecha mu siadła. Nie czuję ich. Tadge. Wzrok odchodzi jako pierwszy. Trzymaj się. Pomoc już nadchodzi. Dziękuję. Dziękuję za te kojące słowa.
Wypij to. Dzięki. Czuję się jakby lepiej. Jak się... Dzięki twoim staraniom czuję się zna... Ale że za podkę, podkę dużo warta. Kurwa, ale że tu snafa nie ma, jak tyle chrząszczy, snaf byłby chyba w siódmym niebie. Mondi. Hej, ty! O, nauczyłem, widzicie? Oni mnie nas będą uczyć. I tylko to się liczy. Jeśli kiedyś będziesz chciał pogadać, a jestem do twojej dyspozycji. Patrzcie. Co muszę a widzisz, dzięki temu słowa. Będę robić lepsze, będę więcej wydobywać. Więc na początku najlepiej jest iść na sam dół, porozmawiać z wszystkimi postaciami, one nas nauczą i dopiero wtedy wydobywać złoto, bo pewnie zamiast na przykład jednej rudy będę dwie dostawał. Będzie koksior. Patryk. Hey. Przybywam tu z polecenia magów wody, aby cię uwolnić. Naprawdę? Niby czemu miałbym ci wierzyć? A no tak. Chcesz się stąd wydostać? Pewnie, że chcę stąd uciec, ale... Przysłał mnie Watras. Jeśli to cię nie satysfakcjonuje, to nie będę się narzucał. Możesz tu zostać, dzwoni widzowie. Bardzo... Dobrze. Naprawdę? Ucieczka to ryzyko. Więźniowie. Muszę przeskipować i zatrzymać. Nie no, jak ja nienawidzę tych ludzi, co do ciebie dzwonią i mówią... Siemalski, słuchaj, mam tu dla ciebie, kurwa, odkurzacz zajebisty. Ja pierdolę, no. I najgorsze jest, wiecie co jest najgorsze? Najgorsze jest to, że bardzo zajebiście dobre, płatne prace są właśnie takimi chujowymi pracami. Nie, ja bym sobie musiał chyba pluć w mordę, żeby tak zrobić. W sensie, za żadne, na absolutnie żadne pieniądze bym tego nie zrobił. 10 tysięcy, 20, 50... Nie, to nie ma znaczenia, ile bym siano za to dostał, po prostu bym takich rzeczy nie robił, bo kurwa, bym nie wytrzymał sobie, nie mógł spojrzeć sobie chłopie w lustro, rozumiesz? Już wolę kurwa pajacować w internecie. Chociaż to też wiadomo, to wielu ludzi na przykład też pajacowanie przez internet, ale wiecie, przynajmniej nikomu nie szkodzisz, nie? I no, tutaj kurwa, nerwy to mogę się założyć, że na bank... Sporo ludzi tacy ludzie wkurwiają ogólnie. Dobra, mam załatwić wszystkie bandziory, zanim w ogóle się ruszysz. Chcesz załatwić ułaskawienie od kruka? Mam załatwić wszystkich bandziorów, zanim się w ogóle ruszysz? To byłoby czyste szaleństwo, ale to się nie uda. Jeśli jednak zajmiesz się strażnikami, to reszta może wykorzystać szansę. Dobrze, strażników biorę na siebie. Powiedz innym, żeby się przygotowali. A pierdole, to my będziemy, że to co my robimy za... Ekipę uciekinierskową. Dobra, idziemy na dół. No. Hej, dokąd idziesz? Zamierzasz ruszyć tą ścieżką? No tak, dlaczego nie? Na dole jest więcej niewolników. Nie bij ich za bardzo, jeśli nie są w stanie pracować. Nie chcemy, żeby się obijali. Mają wydobywać złoto. Rozumiem. A kto tak kazał? To rozkaz Bladwina. Wydawało mi się, że szefem jest tu Kruk. To prawda. Niewolników dał jednak w prezencie Bladwinowi. Już ich nie potrzebuje. Uwolnij niewolników? Uwolnij niewolników. Słuchaj, rozkazy wydaje tu Bladwin. Niewolnicy są jego własnością i tylko on może ich uwolnić. Poza tym Torus także ma tutaj Bladwin mówi. A ty co robisz? Sprawujesz tu jakąś to jest głowa, funkcję? Nie? Tutaj. Nie można na to liczyć. Kumas. Pokaz głowę. Wystarczy? Nie chcę tego oglądać. Lepiej będzie, jak natychmiast uwolnisz niewolników. Słuchaj, nie mogę nikogo wypuścić, jeśli nie mam takiego rozkazu od Torusa. Mówiłeś, że niewolnicy należą do Bladwina. Tak, ale wspominałem też, że nie mogę ich zwolnić bez pozwolenia Torusa. Jesteś z tych typów, którzy nawet nie pójdą się odlać bez pozwolenia, co? To przecież oczywiste. Sprawujesz tu jakąś... Nie chcę. Lepiej będzie. Słuchaj! Nie... Torus. A gdzie jest i kto jest Torusem? Mam nadzieję, że on tu nie podkapuje nas, wiecie. Niewolnicy raczej sami nie są w stanie nauczyć mnie jakichkolwiek umiejętności wydobywania złota. Raczej ich zgaduję, że tylko i wyłącznie postacie, które mają jakiekolwiek nazwy. O kurde, molek. Dobra, przyjdziemy tu później. Będzie tu później chodzone. Idziemy teraz w dół. On myśli, że to takie
A ty kto? Niewolnik, pochodnia. To se podniosę. Kopacz. Nie, wy mnie raczej nie nauczycie nic ciekawego, skoro nie macie nazwy. Kucharz. Raczej nie. No, możemy tutaj podnieść mleko i kiełbasę. Powinien być mądrzejszy. Sawe, ty. Lenary. A to ja cię tu wysłałem przecież. Cały czas jednym rytmem. Dobra. Gulasz. Dobra, no. Ty, ale to ja myślałem ogólnie. Ja myślałem, słuchajcie, że. No, że sprawa wygląda tak, że te. Muszę iść do świątyni, że w świątyni są dymy. A nie tu. A tu widzę też dymy były. Dobra, nie byłem chyba jeszcze na drugiej stronie, nie? Czy stąd przyszedłem pewnie? Kurde, nie wiem, trochę się gubię. Chociaż ta kopalnia, no, zero porównania. Jeśli chodzi o jakąkolwiek wielkość w porównaniu z innymi kopalniami, prawda? A tu byłem? Tu są te, nie? Tak, tu zabiłem Pełzacze i Bladwina. Dobra. Czyli... Kurwa, nie wiem. Idę w dół. Naprawdę tak myślisz? Czyli zielonego pojęcia nie ma. Chyba stamtąd przyszedłem po prostu. Idziemy tutaj. Tu dymy. Naprawdę tak myślisz? Dymy. Czas tutaj zmienić na zbroję, na lepszą, prawdziwą. Wypić, uzupełnić tutaj energię w postaci energii życia. Może walność szybkiego śledzia, czy nie? Ser jest w ogóle drogi. Kamienny strażnik. To jakieś monety. Ja nie wiem, czy on tam, czy kiedyś będę mógł te monety wymienić. Już mówiłem o tym, że trochę za bardzo nie wiem. Złoty pierścień. Te dźwięki nie napajają mnie optymizmem. Muszę to przyznać. Menzurka, mamy ognisko, węgiel. Raczej węgiel nie jest do niczego potrzebny. Ja mam też jedną słuchawkę, więc za bardzo nie słyszę różnych dźwięków. Nie mogę się wczuć. Ale widzę, że tu dymsy były, co? O dziwo, nie ma tu nikogo, co? Ale jaja. To ty gadasz, że tu nikogo normalnie nie ma. Ja tu myślałem, że tu takie, że... Nie no, zaraz pewnie z tych grobów to wyjdzie 1000 zombiaków. Albo i nie. A, bo oni już tu pewnie byli i pozabijali, tak? No, może... Znaczy, że oni już tu byli. Ja pierdolę, no czemu ja jestem giga idiotą, co? Czemu jestem giga idiotą? Ajajajajaj. Czemu ja zapomnę zawsze, że tą zbroję? Muszę myśleć bardziej nad tym, co jest teraz, a nie co jest później. To jest mój błąd. Ja zawsze myślę o tym... Włożyć, kurwa. Ja zawsze myślę o tym, co powiedzieć, nad czym się zastanowić, czy może opowiedzieć jakąś ciekawą historię, czy warto jest... O, błąd tekstury, super. Czy warto jest w ogóle opowiadać jakąś historię? Nad jakimiś takimi rzeczami się zastanawiam. I po chwili zapominam o tym, że mam nie tą zbroję i muszę ją w ogóle zmienić. O tym nie myślę. Nie ma czego plądrować. To jest mój główny problem, że ja zazwyczaj właśnie myślę o rzeczach, które nie są teraz, tylko o rzeczach, które mogą być za 2 lata. To muszę, warto jest myśleć teraz. I to jest rzecz, którą muszę się nauczyć, bo jestem... Nie jestem właśnie, jestem takim, wiecie, marzycielem, wizjonerem, tak. Myślę, co by tu zrobić za tydzień, gdzie będzie świat stał za 2 lata, wiecie. Takie tam rzeczy. Warto jest się czasem też zastanowić. Monka giga. Jest gitas. Warto jest się czasem zastanowić, co tak naprawdę warto by było zrobić w tym momencie. A nie jutro, nie za 5 lat, nie pojutrze, tylko teraz. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów.
Taka moja mądra myśl. Słuchaj. Myśli, że to tak robisz ładnie. Tak. Odłóż broń. Spryciarz. I kopiesz tutaj złoto. Plus 2. Umiejętność wydobywania złota. Dostałem więcej. Ale koks. Poka, dawaj mnie tu smaro. Jak za daleko? Elegancko jestem przecież. Dobra, trzeba tutaj ewidentnie, wydaje mi się. On myśli, że to takie łatwe. Że tutaj to zło... O! Dobra, miocio. Że tutaj trzeba im pokraść trochę tego złota. Oddawaj. O! Jak będę tak spamował, to dostanę coś... Ty! A! Japier, to ja tak mogę? To ja muszę... To ja spamuję po prostu jak pojebany, tak? O, żeż kurka, nie wiedziałem o tym. Spamuję, dopóki się nie rozpadnie kurczę z tego, tak? Dobrze, tak, bo ja dostaję coś z tego. Sam tak mówiłem. No to jakieś nieskończone źródełko jest, widzę. Wszystko jest możliwe. O, już nie mogę, tak? Czy mogę? Nie wiem, ty mi powiedz. Aha, nic nie zostało, dobra. Kurde, dobrze, że się teraz dowiedziałem, bo... I dobrze, że pewnie, jeżeli to oglądasz i... Ojcze, sobie wyobrażam, jaki trigger musiał pojawiać się w mózgu kogoś, kto zna się na Gothic 2. No to tak zawsze jest, jeżeli grałeś, to tak cię denerwuje, jak ktoś nie umie grać, bo gra pierwszy raz albo coś takiego, no... Niesamowicie to triggeruje, sobie zdaję z tego sprawę, jak to musi triggerować, jeżeli on nie wie pewnych rzeczy i aspektów. To nie mów, że... Nie no... Niemożliwe jest, że rudę też tak mogłem wydobywać. Niemożliwe jest, nie uwierzę. A tu było coś ze złotem? Nie było. Nie mówcie mi, że jakby ze złotem było tak samo, znaczy z tym, z rudą było tak samo jak ze złotem, to bym się popłakał trochę chyba. Ogólnie. Odłóż broń! Dobra decyzja! Dzięki, dzięki. Dobra, to trochę sobie tu porąbiemy, ja nie wiem ile... Tu pisze 12, ale rzeczywiście dostajemy po jednym. No jeden samorodek to jest ile? To jest 10 golda, nie? Więc... No to jakby trochę za friko dostajemy. Po 3 czasem, no to z 50 tu już mamy. Spoko ogólnie. Nic nie zostało. I ogólnie rozumiem, że jak pisze, że rozpadałem się po tego, to mogłem się nie rozpadać, jeżeli po prostu będę miał odpowiednie umiejętności, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale po prostu czasem mi ich brakuje. Tutaj też jest gagatek, z którym... Patrick, i tutaj widzę też jest chłop, któremu trzeba podwędzić złoto. No nic, dzisiaj będzie dłuższy odcinek z wykopywania w takim razie złota. Odłóż tę broń. Jest odkładany, kurde. Sorry. Nie. Dawaj, będziemy wykopywać cały czas złoto. Tak, kawałki rozsypują się po okolicy, to zgaduję, że jest tak, że właśnie tego, że tego. Że nie umiem do końca w samorodki wykopywanie. A pokaż, ile mam umiejętności. 70, urodzony 70%. I widzicie, jak mam 70%, to nieźle idzie, nie? Ogólnie wykopywanie tego. Tylko już się coś chyba nie uczę umiejętności. Coś nie idzie do góry jakby ta. Ale teraz to kopiemy, w sensie. No teraz to jest szefowe, tak? Nic się prawie nie rozsypuje. Jeden raz tylko. No dwa tam widzę. Ale i tak jest nieźle. A ty idziesz czy nie idziesz? Nie pamiętam, coś tam ze strażnikami miałem się zająć. Dobra. Ten sobie tu chilluje. No i mieszka, to boli. Tutaj, ty, a tu nie byłem, hej, Telbor. Ty. Hej, ze mną wszystko w porządku. Dzięki za to, że pomogłeś Pardosowi. Jeśli będziesz czegoś potrzebował, pogadaj z Patrykiem, to nasz rzecznik. Dobra, wiesz czego ja bym potrzebował? Żebyś dał mi tutaj pokopać, wiesz, samorodek. Więc... A może tak nie. Kłopie będzie skillofobił, ale ja bym tu chętnie przejął saborodki. Istnieje szansa na to jakaś? Coś tego owego? Hej, nie ty, wiem, coś nie reagują chcesz? Na tego w nich. Jestem wymierze, tu więźniem, choć nie zrobiłem nic złego.
Hej, no. Ty. Czego? Hej, ty. Czego? Ech, no dobra, no. Za 100 golda nie będę zabijać chłopem. Z Patrykiem miałem pogadać. Czy to już ty. Rozmowa została odbyta już, nie? Znaczy tak. Nie, znaczy tak. Hej, ty. Z tym gadaliśmy już. Dobra. Tu jest chłop, ty, co mi tego wszystko ogarnie. Z tymi, z tą rudą. Paul, wszystko w porządku? Tak. Miodzio. Odłóż broń. No i miodzio. Spryciarz. Ja bym chciał umiejętność podreperować trochę do góry, ale chyba ponad 70% się już nie da, wydaje mi się. Bo tak to wcześniej się dało i dostawaliśmy trochę tych umiejętności, ale teraz widzę, jest ciężko. No jest dużo tego złota do wydobycia, umówmy się, jest naprawdę dużo tego złota do wydobycia, bo jeszcze mamy całą to miejsce, gdzie na przykład pełzacze przecież pokonaliśmy, to tam też było spoko, sporo. Nie wiem, ile już mamy samorodków złota. Jeżeli jeden samorodek to jest 10, to znaczy, że 10 to jest 100. I potrzebuję 100, żeby mieć 1000. To w sumie dużo, kurde. W sensie aż tak opłacalne to nie jest. Znaczy, z jednej strony no klikam sobie i sobie coś gadam. Więc na pewno bardziej, znaczy bardziej może nie od mieczy. Miecz kupuję za 10, sprzedaję za 64 ogólnie. To chyba jest też opłacalne dość mocno, ale mnie brzusio boli, nic nie jadłem. Kurczę, takie spaghetti zrobiłem obrzydliwe, a wczoraj dostałem tylko i wyłącznie frytki. Niewolnik, dobra, no skoro jesteś niewolnikiem, to raczej nic się nie dopierdoli, że zginiesz, więc... Może ci tutaj... No co ty taki silny, że szef? Kill-offem? Ty... Dobra, przynajmniej nie zginiesz, jak ci tak zrobię. Dawaj samorodka. W sumie tamtych też mogę mieczem pokonać, nie? Mogę w sumie i wtedy samorodki sobie będę mógł zrobić. Nie no, chociaż no to trwa 7 lat będzie trwało. Ale dobra, dobra, dzisiaj taki chillowy odcinek, słuchajcie. Dzisiaj wykopujemy sobie samorodki. A ja nie zabrałem, nie ukradłem mu kill-offa DPH? Nie, nie wziąłem akurat, leżał na ziemi. Dobra, no dzisiaj będzie właśnie taki chillowy odcinek, gdzie cały odcinek, słuchajcie, spędzimy w kopalni kopiąc złoto. Może nazwę fajny odcinek, na przykład jak kopać złoto. Okej. Ciekawe dźwięki są tu. I właściwie dzisiaj to już nic więcej nie zrobimy. Wykopiamy złoto i jak będziemy mieli już wychodzić, no to... To wtedy... No to wtedy zakończymy odcinek i będziemy się widzieć jutro. Więc dzisiaj tylko i wyłącznie wykopujemy same samorodki, a co za tym idzie, możemy porozmawiać troszeczkę o świecie, życiu, poglądach. Wiecie, o co chodzi. A propos poglądów, może nie. Ale na pewno jest dzisiaj strasznie duszno, wam powiem szczerze. Jak ja bardzo... O, rany, sporo tu tego złota. Będziemy potrzebować drabiny, żeby... Tylko, że nikt nie korzysta z drabin od... O. Nikt nie korzysta z drabin od czasów upadku bariery. Nie wiem, czy to nie jest nawiązanie, ale w Gothicu 1 były strasznie chujowe drabiny. Możliwe, że to jest nawiązanie jakieś. Co miałem powiedzieć? A, że strasznie nie lubię lata ogólnie. Jeżeli strasznie dużo ludzi lubi lato, ja natomiast jestem gigantycznym przeciwnikiem lata i uwielbiam zimę. Zima to jest najwspanialsze, najwspanialsza tutaj pora roku. Lato jest najgorszą porą roku, bo jest zimno, gorąco w sensie, potrzebujemy wtedy zimna. Jedynym z logicznych rzeczy, które można wtedy robić, żeby się schłodzić, no to jest takie kąpanie w basenie, tak, chłodny prysznic. To są rzeczy, które lubię, bo te rzeczy dają mi ulgę. Jestem takim zawsze człowiekiem i byłem takim zawsze człowiekiem, który na przykład ja osobiście, na przykład jak gdzieś chodzę, to często potrafię nie pić cały dzień, kiedy jest bardzo gorąco. Chociaż w domu, słuchajcie, w domu piję około
4, 5, 6 litrów. No pakuje kurwa takie, wiecie. No czasem się zdarza mniej, no 3, ale naprawdę potrafię. Myślę, że tak standardowo po 4-5 litrów dziennie dla mnie jest takim dosyć standardem, żeby wypić taką buteleczkę. Natomiast nawet jeżeli jest gorąco, to ja kiedy jestem w trybie działania, tak, coś robię, czy to pracuję, czy to idę do lekarza, czy to się uczę, to wtedy zazwyczaj nie piję, znaczy zazwyczaj może nie, bo już się nauczyłem, że to jest kurwa głupie, ale potrafiłem calusieńki dzień nie wypić ani jednego łyka, tylko po to mi jedną chwilę, że jak przyszedłem do domu spocony, zmęczony, spragniony, głodny, to otwierałem, słuchajcie, sobie taką puseczkę brzoskwiniowego iced tea, chłodzoną. Tylko dla tego momentu cały dzień nie piłem i to był najlepszy moment mojego życia w tamtym momencie. Uwielbiam schłodzone iced tea, a później się nauczyłem na przykład, że możesz też wypić schłodzone iced tea niekoniecznie w domu, tak? Czy możesz na przykład wypić je w szkole, w pracy, kurwa, w autobusie. Przecież to nie ma znaczenia, ale tak, ale uwielbiam to. W ogóle uwielbiam iced tea. Iced tea to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Szczerze mówiąc, to właściwie nie piję. Znaczy, że do końca nie piję. Czasem sobie wypiję coś innego niżeli iced tea, ale muszę przyznać, że większość trunków, które zdarza mi się wypić, jeśli chodzi o trunki słodkie, to oprócz wody jest to tylko i właściwie jedynie tylko i wyłącznie iced tea. O. A tu jest wyjście w ogóle, kurde. I to w lewo chyba w ogóle nie byliśmy nawet. Tylko i wyłącznie iced tea. A w lewo się nie daliśmy, przecież nie ma tu kurwa lewo, co ja... Ja jakiś... I tu jest po prostu zejście na dół, ty, to jest strasznie mini kopalnia, ale podoba mi się, ty. Bo pamiętam jak... nie wiem czy pamiętacie, jakie gigantycznie ogromne kopalnie były w Gothiku 1. To była kopalnia, w sensie... Wiecie o co chodzi. A tutaj mamy sobie taką kopalkę, nie wiem, no wiecie, wszyscy są zbici, ale fajnie, bo tak trochę klaustrofobicznie to wygląda, ale wydaje mi się, że w ogólnej mierze to jest koks. Mamy tu jeszcze jedyną i wyłącznie możliwość tutaj im nakopać i wtedy będziemy mogli, no, wydobyć tak rudę złota. Na szczęście... No kurwa, no co? Bezi! No proszę cię, że... Jak mi chłop... Proszę, żeby chłop nie umiał w dwa uderzenia, dobrze. Nic tu nie ma. 3 kilo bym mu ukradł. Czy nie mógł kopać. Dawaj mnie tu kilo. I dawaj samorodki złota. Chyba się ogólnie, szczerze mówiąc, nie opłaca, bo to jest 13... 14 chyba... Nie, już się pogubiłem. No powiedziałem 14, 15, 9, 4, 5. Ale się chyba nie opłaca, bo ogólnie te potki kosztują po 50. Tu ze 100 muszę zmarnować, żeby w ogóle tego dostać się do tego. Tonak. Mam nadzieję, że nie zginiesz. Super. Mam nadzieję, że umiesz tylko w jeden cios. Nie przestawaj! Kill-offem. Dobra, zajebiście. To też właściwie darmowa farma kill-offów, bo za każdym razem już nie ma życia, mogę mu sprzedać hita i za freeka mam kill-off, a kill-off kosztuje 300? Czyli no 30% z 300? No ze 100, nie? No trochę mniej niż 100. Zobaczymy następnym razem. Ty, to się opłaca, giga. Teraz im po prostu teraz mogę ich dwa razy ciosnąć i oni za każdym razem wypadają 100 golda praktycznie z killowa. Strasznie broken. Strasznie zbugowane to jest. Nie powinno tak być, nie? A, cyk i cyk. Nie no, chodź tu. I cyk. No i dawaj killow. Gdzie masz killow?
Nie masz, a nie wypada skillów, a ma przy sobie. No jest 200 golda. No trochę broken. Trochę broken. Z nim możemy pogadać, on nam coś powie ciekawego jeszcze. Obraził się? Nie. Więc idziemy, ała, kurczę, wymienić złoto na, znaczy srebro, no złoto na złoto w sensie. Złoto na monety, tak. Tylko nie wiem gdzie to było, bo coś się tak ciemno, kurde. Ale głupio, ty, jakie to jest debilne, no przecież byliśmy pod ziemiach, no to... To teraz jak się zrobiło ciemno, to się w podziemiach też ciemno zrobiło, no kurwa, bez sensu. Chyba, że światło wpadało głównymi tymi. Bo może wtedy ma to jakikolwiek sens. Słuchaj, chciałbym wymienić samorodki złota. Wszystkie. Sześć tysięcy? To była dobra, to była dziwna mina, co zrobiłem. Strasznie. 6 tysięcy? Aha, tu mi powtarza będzie z tego słowa. 6 tysięcy? Mam przy sobie? Jestem bogaty, chłopie, chłopie. Kurde, ale... Możesz jeszcze raz powtórzyć. Nie! Oj, oj, oj. On powtarzając te słowa mnie zaraża, tak? Czymś, co tu się kurwa dzieje? Halo? Halo? Kurde, jak w rytmie jakiś pies... Halo? O kurwa, coraz szerszy ekran, ty. Coraz bardziej się rozszerzamy. Dobra, no nie mogę, słuchajcie. Dobra, w każdym razie mniej więcej jesteśmy w stanie określić, ile złota mamy. Więc słuchajcie, no widzimy się jutro. O godzinie któreś tam, ale jutro. Tak, miłego dnia, miłej nocy, rewind. Snapchata nie mam, ale Twitter, znaczy mam, ale nie używam. Twitter, Instagram, Twitch, Rewind właśnie, kanał z vlogami. Zostawcie lajka, komentarz, suba. Widzimy się jutro o godzinie któreś tam. Do zobaczenia, miłego dnia oraz miłej nocy. Trzymajcie się ciepło. Cześć.